Lipińska wyjawiła, na co może liczyć Grzeszczak przy nowym partnerze. Była z nim kiedyś. O nowej relacji Sylwii Grzeszczak w mediach huczy. Po rozstaniu z Liberem wokalistka miała się związać z Maciejem Buzałą. Mężczyzna dał się poznać jakiś czas temu jako partner Blanki Lipińskiej. Co autorka 365 dni myśli o nowym związku jej byłego. Sylwia Grzeszczak po głośnym rozstaniu z Liberem, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku, już nie jest sama. Jak donosi serwis Pudelek, wokalistka od kilku miesięcy jest w związku z Maciejem Buzałą. Znana z oszczędnego informowania mediów o życiu prywatnym Grzeszczak nie potwierdziła tych rewelacji. Również Buzała milczy na ten temat. Kim jest nowy partner Sylwii Grzeszczak? Związany z Sylwią Grzeszczak Maciej Buzała ma za sobą kilka głośnych relacji. Tworzył parę m.in. ze znaną wokalistką Anną Karwan oraz z autorką bestsellerów Blanką Lipińską. Nowy partner Grzeszczak jest sportowcem. Uprawia kitesurfing, skończył kurs nurka technicznego, posiada patent sternika morskiego. Bierze udział w wielu imprezach sportowych, m.in. w triathlonach. Swoimi osiągnięciami i szlifowaniem kondycji chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. W swojej rodzinnej miejscowości Buzała ma firmę zajmującą się montażem i naprawą klimatyzacji. Blanka Lipińska oceniła związek Grzeszczak. Jak wcześniej pisaliśmy, Buzała był jakiś czas związany z Blanką Lipińską. W rozmowie z portalem Jastrząb-Post autorka 365 dni została zapytana o to, co sądzi na temat związku piosenkarki ze swoim byłym. Nie mam zdania na ten temat, szybko odpowiedziała Lipińska. Blanka jednak po chwili dodała, że mimo rozstania z Buzałą nadal jest z nim w dobrym kontakcie. Co więcej, widziała się z nim nie tak dawno. Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zjadł rosół. Zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Uwielbiam go, stwierdziła ze śmiechem Lipińska. Po tych słowach Sylwia Grzeszczak może być pewna, że nie zmarznie.